I drodzy, dzisiejsze studium Słowa Bożego chcę rozpocząć od proroctwa, które chyba jest najbardziej znane w księdze Ezechiela. 37 rozdział tej księgi przedstawia nam pewien obraz, pewną wizję, jaką Pan Bóg dał prorokowi. Słowo Boże bardzo często, drodzy, posługuje się pewnymi wizjami, przypowieściami. Zresztą Pan Jezus bardzo często również używał języka podobieństw. A to dlatego, żeby, drodzy, coś zobrazować. Widocznie już tak jest, że bardziej jesteśmy w stanie coś przyjąć, coś zrozumieć, gdy mamy przekaz bardziej obrazowy. Prawda? Tak już jest. Dociera to bardziej do naszych zmysłów i w ten sposób możemy pewną rzecz dostrzec, gdybyśmy inaczej jej w ogóle nie widzieli. Gdyby Pan Bóg do narodu izraelskiego kierował tylko poselstwo, że jesteście ludem grzesznym, że odstąpiliście ode mnie, to podejrzewam, że nigdy nie zrobiłoby to na nikim żadnego wrażenia. Mówię na nikim, dlatego że trudno w ogóle było, żeby Izrael przyjmował coś jako cały lud. Ale Słowo Boże wskazuje nam na to, że jednak gdy docierało to do jakiejś rzeszy ludzi nieraz, do nieraz niewielu, to przynosiło to już wielkie błogosławieństwo. I oto, drodzy, sprawozdanie, jakie zostało zapisane tu w 37 rozdziale. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie pośrodku doliny, która była pełna kości i kazał mi przejść dookoła nich. A oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. Rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi, powiedz do nich: kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. I na chwilę się tutaj, drodzy, zatrzymam. Ten obraz, drodzy, mnie osobiście zawsze kojarzy się jakby z krajami biblijnymi, z krajobrazem pustynnym, może gdzieś jakieś starożytne budowle i gdzieś pośrodku dolina, tak jakby miały tam być prace archeologiczne przy kościach, przy starych grobach, drodzy. Przy miejscach, gdzie naprawdę przez wiele setek lat, a może i więcej, nikt nie zaglądał tam, prawda? Zostali pochowani tam ludzie i to, co pozostało z nich, no to tylko suche kości, prawda? Piasek i suche kości. Taki stan, drodzy, już dużo daje do myślenia, ponieważ to, co jest dalej napisane, to czytamy, że ten piąty wiersz, tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie, i dam wam ścięgna, i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą, i dam wam moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum, i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej, i spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna, i porosło ciało, i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie: prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: tak mówi Wszechmocny Pan. Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie. Ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie: Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni: uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im: tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby, wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej, i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę was ożywcze tchnienie, ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że ja Pan powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Ta, drodzy, wizja
przedstawia, jak czytaliśmy, cały naród izraelski. Lud, który znalazł się w sytuacji w znaczeniu duchowym tak fatalnej, że w tej wizji zostało to przedstawione, że są nie tylko umarłymi, ale jakimi? Doliną pełną suchych kości. To już nawet czego nie ma drodze, nawet nie ma już kształtu człowieka, prawda? Bo to są tylko kości. Nie ma już kształtu, już ciała nie ma. Już nie pozostało nic praktycznie. I ten stan Pan Bóg przez proroka próbuje przedstawić tak prorokowi, aby on mógł dojrzeć w tym, że sytuacja, jaka jest w Izraelu, ukazuje dosłownie beznadziejność, drodzy. W takim momencie możemy powiedzieć, że jest to chyba już całkowita zapaść, w jakiej znalazł się Izrael, w której już nie ma wyjścia. Że owa sytuacja chyba się już nie ma możliwości poprawić. Bo drodzy, przecież ani z medycznego, naukowego, sytuacji naukowej, medycznej nie jesteśmy w stanie przywrócić nikogo do życia, prawda? To jest niemożliwe. Nie ma takiej możliwości, żeby medycyna mogła przywrócić kogoś do życia. A już nie mówiąc o tym, gdyby było to po wielu setkach lat i były to tylko kości. To już w ogóle nie ma najmniejszej wątpliwości. A jednak, drodzy, tutaj zostało powiedziane, że prorok miał co? Przemówić do tych kości, prawda? Czyli miał się zwrócić do tego narodu. Miał przedstawić im ową sytuację i miał prorokować. I gdy, drodzy, to zrobił, gdy przemówił do tych kości, to czytamy, że prorokowałem, rozległ się głos i powstał szum i kości zaczęły się zbliżać jedne do drugich. A więc jaka moc zadziałała, drodzy? Moc, która nie jest pochodzenia ludzkiego. Moc, która pochodzi od kogo? Tylko jest mocą Bożą. To jest działanie Ducha Świętego, prawda? Już na samym początku widzimy, że to nie dzieje się przy pomocy tylko, to znaczy prorok tu pośredniczy w tej sprawie, ale dzieje się to dlaczego? Dlatego, że działa tutaj moc Boża, że powstał szum, kości zaczęły się zbliżać. Dalej mówi w sprawozdaniu, że zaczęły ścięgna pojawiać się, zaczęło porastać ciałem, a więc pojawia się już kształt istot. Ale czego jeszcze w nich nie ma? Nie ma w nich nadal życia. Nie ma tego ożywczego tchnienia. A więc dalej jest skierowane poselstwo. Prorokuj dalej i dalej przemów. Nie trać nadziei. Jakby Pan Bóg prorokowi wskazywał na to, że gdy w ogóle nadziei żadnej nie ma, to ty nie możesz tracić nadziei, prawda? Ty musisz ufać, że ja dokonuję wielkich rzeczy i tak jak ten ostatni tekst mówi, ja Pan to powiedziałem i ja Pan to wykonam. Jest to Bóg, który dokonuje cudów, prawda? Drodzy, przywrócenie do życia przy zmartwychwstaniu będzie wielkim, wspaniałym cudem, który się dokona. Chrystus dokonywał tych rzeczy, prawda? Ale niektórzy próbowali podważyć te cuda, gdy wcześniej wskrzesił córkę Jaira i gdy wcześniej jeszcze wskrzesił również syna pewnej wdowy. Dopiero później, gdy po trzech dniach wskrzesił Łazarza, no to już mieli niezaprzeczalny dowód, że powołał rzeczywiście kogoś pochowanego. Ale moc Boża, drodzy, w swoim działaniu jest nieograniczona i wiemy, że wśród zbawionych będą przecież całe mnóstwo ludzi, po których dzisiaj śladu już nie ma fizycznie. Weźmy dla przykładu patriarchów, czy nawet Adama i Ewy żyjących w tak odległej przeszłości, na samym początku. Był potop w międzyczasie, prawda? A jednak oni zostaną przywróceni do życia. Będą. I dlatego w znaczeniu duchowym, drodzy, dostrzegamy tą wspaniałą prawdę, że tam, gdzie kończą się możliwości ludzkie, drodzy, gdzie człowiek już nie ma możliwości działania i prorok mógłby tylko załamać ręce i powiedzieć, Panie, ja już nic nie mogę zrobić. Bo wielu proroków z pewnością taką sytuację nieraz miało, że czuło się bezradnych, prawda? Czy Eliasz nie czuł się bezradny, gdy po wspaniałej manifestacji Bożej na górze Karmel, gdy były te dwa ołtarze i prawda, najpierw oni składali te ofiary Baalowi, wołali do niego Baalu, wysłuchaj nas, cały dzień wołali, nic z tego nie było, prawda? I on, gdy tylko zwrócił się do Boga, mimo to, że ołtarz był cały zlany wodą, jeszcze rów był wokół niego,
to ofiara została zaraz przyjęta, ale wiemy, że ten naród jednak w całości nie przyjął wtedy, prawda? Część powiedziała, Pan jest Bogiem i uwierzyła, ale to bałwochwalstwo gdzieś dalej pozostało. A tutaj, drodzy, i to, że musiał uciekać jeszcze później, prawda? To też jest inna sprawa. A tu jest, drodzy, mocno podkreślone, że w sytuacji, której ludzkość nie znajduje, my jako ludzie nie znajdujemy możliwości działania, to Bóg jest w stanie wtedy otworzyć swoje możliwości. To Bóg jest Bogiem, który dokonuje wspaniałych rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie już zrobić. Tam, gdzie nasze drogi się już kończą, tam rozpoczynają się drogi Bożego działania. Tam Bóg dopiero zaczyna w nich działać. I dlatego, drodzy, możemy zauważyć, że w podobny sposób Pan Jezus również ustosunkował się do pewnej przypowieści, ponieważ to jest pewna ilustracja, to również sięgniemy do Nowego Testamentu. W Ewangelii Łukasza znajdują się przypowieści, które przedstawiają pewne zagubienie. I oto jedna z nich, ta ostatnia, bo jedna jest o zgubionej owcy, zgubionym groszu, ale ta trzecia jest również o zgubionym synu, synu marnotrawnym. Prawda? I tak, drodzy, jest, że ta historia, może w całości jej nie będziemy czytać, ale możemy ją sparafrazować. I oto wiemy, że pewien człowiek, pewien młodszy syn zwrócił się do ojca z taką prośbą, żeby mu dał całe swoje dziedzictwo i chciał rozpocząć no, zupełnie nowe życie, niezależne od ojca. Wyjechał, ojciec mu to wszystko dał, miał służbę, miał wszystkiego pod dostatkiem, prawda? On dysponował nawet środkami, którymi mógł pozwolić sobie, aby utrzymać służbę. Ale okazało się, drodzy, że w pewnym momencie, gdy nastał głód w tym kraju i jemu się skończyło wszystko i nie miał wyjścia, tylko musiał w końcu gdzieś się nająć do ciężkiej pracy. A tą ciężką pracą było to, że on pasł no, świnie, prawda? A więc takie poniżające nawet, bo to, żeby jeszcze owce pasł, no to inaczej, prawda? Ale paść świnie, to dla ludzi wierzących, zwłaszcza gdy w Biblii się to pojawia, gdzie jest ta kwestia podziału na czyste i nieczyste zwierzęta, no to bardziej daje do myślenia, jak bardzo poniżające było to zajęcie, a jednak musiał się tego podjąć. I drodzy, on coś w tym bardzo mocno zrozumiał. Zrozumiał jedną rzecz na pewno, że on ma teraz niedostatek i że jest traktowany bardzo źle. Że jego słudzy w domu u jego ojca są w jaki sposób traktowani? O wiele lepszy niż on, prawda? Że mają lepsze warunki pracy, mają czysto, mają przyzwoite, w ogóle godziwe warunki do wykonywania swoich obowiązków, a on znajduje się w jakim stanie? Skrajnego ubóstwa i beznadziejności. Prawda? Skrajnego ubóstwa, beznadziejnym stanie. I on, czytamy, powiedział takie słowa, gdy on nawet tam, czytamy w 16 wierszu, pragnął, to jest 15 rozdział Ewangelii Łukasza, pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu tego nawet nie dawał. I wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę, pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie i już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał, poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, i już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go i dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Oto, drodzy, ojciec bardzo się cieszył. A myślę, drodzy, że ten syn mógłby mieć pewien problem nawet. Wiecie jaki? Bo myślę, że gdybyśmy się wstawili w jego miejsce, to trudno byłoby nam iść tą drogą do domu, gdybyśmy mieli świadomość, że sąsiedzi chyba oczy ze zdumienia przecierają, myślą, co się stało. To ten dziedzic, który wychodził, miał tak wspaniałą
ze sobą ludzi, prawda, cały orszak, który był z nim, a teraz wraca z czym, drodzy? No w skrajnie złych warunkach, prawda, jest podarty, brudny, nieładnie pachnie, w ogóle można od takiego człowieka, oni byli na pewno zdumieni i zdziwieni, to jest niemożliwe, czy to jest ten jego dziedzic, który nie tak dawno wyjeżdżał i miał wszystko, miał służbę, miał konie, miał wszystko, co trzeba, a teraz wracał z niczym, obdarty. Ale drodzy, ta decyzja, gdy on wejrzał w siebie, była tak mocna, że on się nie wahał to zrobić, bo wiedział, że u ojca znajdzie miłosierdzie. On znał ojca. On wiedział, że ojciec mu przywróci. On chociaż chciał być jego sługą, jako sługa pracować, ale wiedział, że to będą lepsze warunki. I teraz, drodzy, kolejna rzecz, drodzy. Tutaj oni się cieszyli, prawda? Przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był jaki? Umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. On był martwy. On był w niebycie duchowym, drodzy. On nie posiadał nic, co by można było uratować, bo wychodząc od ojca był pewny siebie i uznał, że niezależność jest na tyle mu potrzebna, że nie musi mieć żadnej zależności od ojca. Ale drodzy, właśnie w życiu duchowym nie jesteśmy w stanie być ludźmi niezależnymi. Każdy z nas zależy od Boga. Wszyscy, drodzy, i fizycznie, i duchowo zależymy, prawda? Fizycznie zależymy, bo Bóg nas podtrzymuje przy życiu, prawda? On daje nam tchnienie. Gdyby zabrał to tchnienie, no koniec, nie żylibyśmy, prawda? Nie byłoby nas. Także On nas podtrzymuje przy życiu. A Jego Słowo, drodzy, daje nam również to życie duchowe, prawda? Dzięki Duchowi Świętemu. Dzięki temu, że teraz Duch Święty jest tym, który wykonuje tą pracę właśnie, bo uczniowie byli smutni, gdy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, ale Jezus powiedział, lepiej, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Ale Pocieszyciel jest, ma możliwość być wszędzie, prawda? Nawet w tej stanie możemy powiedzieć tego całkowitego zgonu duchowego, gdzie nie ma już nic, jest niebyt, gdzie jest to zupełnie beznadziejna sytuacja. Jest ten tekst, który był teraz właśnie czytany z listu do Rzymian, ja go jeszcze raz przytoczę, z 13 rozdziału. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest zbawienie nasze, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Oto apostoł Paweł wskazuje na to, że to zbawienie jest jeszcze bliższe nam teraz niż kiedy. Niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy, prawda? Czasy idą do przodu, chociaż dla wielu ludzi wydaje się taka pewna stagnacja, prawda? Że to wiele wydarzeń jest na tym świecie. My się przyzwyczajamy już do nich, przyzwyczailiśmy się do tego, że są wojny, niepokoje, że problemy są z klimatem. To wszystko zauważamy i jest. Ale ciągle to jest przedstawiane jako coś, do czego ludzie się mogą tak szybko przyzwyczaić, do tych okoliczności. A Słowo Boże mówi, że jest już czas, że nadeszła pora, abyśmy się z tego snu przebudzili, prawda? A Duch Święty jest chętny udzielić nam swojej mocy. Jest nam chętny udzielić swojego błogosławieństwa, a nade wszystko, drodzy, pragnie nas ożywić. Drodzy, to jest pewne, że gdybyśmy mieli oczekiwać na przyjście Jezusa Chrystusa i gdyby nie było działania Ducha Świętego, właśnie tego ożywczego działania, drodzy, czy my byśmy wytrwali w tym? Zadajmy sobie to pytanie. Czy my byśmy wytrwali w tym oczekiwaniu na przyjście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Myślę, drodzy, że chrześcijaństwo, nawet gdy mówimy o tym chrześcijaństwie takim, które nie tym nominalnym, ale tym chrześcijaństwie, które było zawsze wierne Panu Bogu, prawda? Strzegło przykazań Bożych. Ten prawdziwy lud Boży, który Pan Bóg miał w każdym czasie historii tej ziemi. Nieraz on był niewielki, ale był, prawda? Był to lud Boży, który jednak opowiadał się po stronie Bożej. I drodzy, gdyby nie działanie Ducha Świętego, to nie byłoby tej możliwości. Ten róg by się załamał w końcu.
My jako adwentyści również w końcu musielibyśmy powiedzieć, no chyba pomyliliśmy się, bo oczekujemy na to przyjście, prawda? Tyle na ten temat już mówiliśmy i ciągle nic. Ale to, drodzy, właśnie czasami to oczekiwanie sprowadza nas do tej stagnacji, do tego, że w końcu stajemy się takimi jak chrześcijanie nominalni. Chrześcijanie, drodzy, nominalni w swoim postępowaniu właśnie tacy rzeczywiście są. Oto, drodzy, w Księdze Apokalipsy, w objawieniu Jana. Zawsze, gdy otwieramy na początku Księgę Apokalipsy, to tam mamy w tej wizji ukazanego Jezusa Chrystusa jako arcykapłana, który przechadza się w świątyni pośród siedmiu świeczników. A świeczniki owe symbolizują, drodzy, co? Symbolizują zbory, siedem zborów. Ten fragment zawsze bardzo lubię studiować, bo on nie tylko dotyczy siedmiu zborów, które są w Azji Mniejszej, prawda, czyli Efes, Smyrne, Pergam, Tiatyre, Sardes, Filadelfię i Laodyceję, ale także dotyczy czegoś znacznie jeszcze ciekawszego, a więc mówi o czym, drodzy? O całej panoramie dziejów, prawda? Od zboru apostolskiego poprzez czasy wielkich prześladowań, gdzie lud Boży był prześladowany nie tylko na początku przez Żydów, ale potem przez Cesarstwo Rzymskie. Później mamy okres Pergamu, gdzie mamy czas odstępstwa, prawda, w chrześcijaństwie. To jest okres, w którym chrześcijaństwo staje się religią państwową, jest uznane, no i oczywiście pogaństwo zostaje włączone do chrześcijaństwa. Następnie mamy okres wieków średnich, to jest Tiatyra, no i okres zboru Sardes, czyli czas reformacji. I zobaczmy, drodzy, jakie jest świadectwo wiernego świadka do tego właśnie zboru, do zboru w Sardes. W trzecim rozdziale, i to jest trzeci rozdział, czytamy takie słowa. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Drodzy, to nie jest zbór okresu odstępczego, prawda? To nie jest Pergam, o którym byśmy mogli, może niedosłownie te słowa, bo są inne, ale również wiemy, że tam było wielkie odstępstwo, że prawda została po prostu zupełnie zaniechana. Ustanowiono niedzielę, wcześniej jeszcze był kult Maryi tak zwany, prawda, czyli Królowej Niebios. No i odstępstwo całkowite, czas supremacji papieskiej. Ale, drodzy, tutaj okres zboru Sardes, czas reformacji. To jest okres, w którym w zasadzie wszystko zaczęło się jakby budzić na nowo, prawda? To wtedy działają wielcy reformatorzy. I mija pewien czas na pewno, że ten okres tego zboru nie jest już tak intensywny w poszukiwaniu tej cudownej prawdy i do czego doprowadził, drodzy? Do jakiego stanu? Że świadectwo jest jednoznaczne. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Masz imię, że żyjesz. Co to, drodzy, oznacza? Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Czyli ten człowiek, ten ktoś, ta wspólnota religijna może zachowywać pewne formy. Może zachowywać zewnętrzną ceremonializm. Zewnętrznie pokazywać się z dobrej strony. Może być to pewna nawet aktywność religijna. Ale za rzeczywistości zamiera gdzieś wewnętrzne duchowe życie. Drodzy, chrześcijanie się dzisiaj przecież bardzo identyfikują z tym powierzchownym, tak patrząc z boku, to dostrzegamy tą powierzchowność, to, że jedynie dostrzegamy to, że chrześcijanie zachowują pewne pozory, prawda? No bo to jest odprawianie nabożeństw, to jest nawet nie modlitwa, ale często mówią nieraz w różnych ekumenicznych spotkaniach, zmówmy modlitwę. No co to znaczy zmówić modlitwę, drodzy? To znaczy powiedzieć ją na pamięć jak formułkę. Daje to coś? Zmówmy, odprawmy nabożeństwo, prawda? To są takie formy, to jest ceremonializm, który jest tylko zorientowany na czynnościach rutynowych. To są rzeczy, które wykonujemy z automatu. Ale kwestia życia duchowego to już jest inna sprawa, prawda? Dlatego to masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. No i dalej jest poselstwo wiernego świadka. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało,
a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. A więc już jest mowa o tym, że ten zbór miał być jaki? Czujny, prawda? Pan Jezus, mówią niektórzy, może odwleka, a niektórzy nieraz słyszałem, no przecież my już tak długo o tym mówimy. No ale bądź czujny, bo nie wiesz, o której godzinie cię zaskoczy. Masz też Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szatach, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. I tak się, drodzy, składa, że przecież podobne zakończenie mamy właśnie w tej historii z księgi czy z Ewangelii Łukasza, gdzie ów syn marnotrawny musiał przebrać się, prawda? On nie mógł pozostać w tych brudnych łachmanach, w tej obdzierających szatach, tylko musieli go umyć, musiał się umyć i musiał się ubrać w czyste szaty, prawda? Tą czystą szatę mu ojciec od razu dał. Czyli szata jest tutaj, drodzy, podstawowa właśnie w tym, że Bóg, gdy pragnie nas przyjąć do siebie, nie możemy mieć własnych uczynków, które będą skalane grzechem i brudem. Nasza wola w tym jedynie się może objawić, gdy ten człowiek jednak powiedział: wrócę do ojca, i chciał jednak stać się chociaż jego sługą, a dostąpił zaszczytu takiego, że przecież stał się ponownie dziedzicem, prawda? Ojciec mu nie wymówił tego i nie powiedział mu: wiesz co, synu, no dobrze, ale pomyśl, ja ci dziedzictwo już dałem, prawda? Tyś już je otrzymał. No więc teraz, no trudno. Ale ojciec mu przywrócił takie warunki, z jakich on wyszedł, prawda? Znowu otrzymał wszystko. To wzbudziło zazdrość tego starszego syna, prawda? To wzbudziło, który mówił: no ja tyle lat pracuję i nic nie mam z tego. No ale ojciec mówił: co moje, to jest również i twoje, prawda? A należało się cieszyć, że ten syn był umarły, a ożył, odnalazł się, prawda? A więc, drodzy, błogosławieństwo jest ogromne, że Bóg nie pozostawia nas w takim stanie, w jakim byśmy mogli być, i nieraz się czuć pozornie w tym dobrze, prawda? Gdyż na początku synowi marnotrawnemu wydawało się, że jest wszystko dobrze, drodzy. Ale to było życie na kredyt, bo korzystał tylko z tego, co miał. I ten czas był dla niego pozornie dobrym czasem. Ale to się, drodzy, kończyło. On jechał jak na rezerwie paliwa, gdzie w końcu, przemierzając ogromne odległości, gdy, prawda, ludzie przemierzają nieraz podróże dalekie, nawet do Azji, gdy się wybierają i jadą na przykład przez Syberię, no to, drodzy, nie zatankować samochodu albo nie mieć paliwa w zapasie, to co może oznaczać, że przejedziemy, nie wiem, 500, 600 kilometrów, może więcej, nie? Może nawet i koło 1000, to już w zależności, w jakich warunkach jedziemy. I może się okazać, że nie będziemy mieli gdzie zatankować, prawda? Tak samo i tutaj. Ta pozorny spokój, jaki on miał, w końcu się skończył. Nie było już czego. Ale Bóg wychodzi naprzeciw, prawda? Ten ojciec już oczekiwał. I dlatego też do zboru, drodzy, został ten sam apel skierowany, jako że uniwersalnym poselstwem skierowanym do tych 7 zborów, drodzy, są słowa, które zawsze znajdują się na końcu. Jakie to są słowa? Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Jakież jest to, drodzy, cudowne, że wierny świadek, który kieruje poselstwo, prawda, którym jest Jezus Chrystus, daje ogromną nadzieję, nigdy nie zostawiając nas sytuacji beznadziejnej. Tam, gdzie kończą się możliwości nasze, tam rozpoczynają się możliwości Boże. I to jest cudowne, drodzy, że my dostrzegamy to działanie Boże jako coś wspaniałego, co prowadzi nas do właśnie tej cudownej prawdy, którą możemy przyjąć i dzięki Duchowi Świętemu być oświeceni właśnie Słowem Bożym. W książce
komentarz biblijny Ducha Proroctwa mamy napisane takie słowa. Widzenia o naszym dziele, dusze, które pragniemy uratować, są podobne do przedstawionej dolinie pełnej kości, którą widział Ezechiel. Są martwe, gdyż przestępują zakon Boży i grzeszą. Bóg jednak pragnie, abyśmy postępowali z nimi tak, jak gdyby były żywe. Gdy więc stawia nam pytanie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? Naszą jedyną odpowiedzią może być wyznanie naszej niewiedzy. Wszechmocny Panie, Ty wiesz. Chociaż, i dalej pisze Ellen White, mogą wydawać się niechętnymi do słuchania lub przyjęcia światła prawdy. Naszą powinność musimy wykonać bez jakiegokolwiek wahania czy wątpliwości. Mamy powtarzać im poselstwo, obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. A więc, drodzy, ogromna jest nadzieja, prawda, że to, że Bóg skierował to poselstwo przez proroka Ezechiela, pokazuje nam, jak bardzo ważne jest, żeby tego nie zaniedbywać, prawda, żeby nie odrzucać tej wspaniałej łaski, jaką nam Bóg daje, że Bóg w swoim miłosierdziu pragnie nas nauczyć tego i sprowadzić nas do tego, żebyśmy mieli pragnienie takie, jak miał ów syn marnotrawny. Wydaje się to niemożliwe, ale Bóg dokonuje wielkich rzeczy. Ten prosty przykład o suchych kościach ma zastosowanie nie tylko do świata, dalej pisze Ellen White, ale także do tych, którzy zostali pobłogosławieni wielkim światłem, gdyż oni również są niczym owe szkielety w dolinie. Mają ludzki kształt, szkielet ciała, ale nie mają duchowego życia. Przypowieść ta nie pozostawia owych suchych kości jedynie połączonych w kształt człowieka, bowiem nie chodzi tu o istnienie jedynie symetrii, kończyn i kształtów. Ciało człowieka musi ożywić dech żywota, by mogło powstać do życia i działalności. Kości te reprezentują dom Izraela, to jest Kościół Boży, lud Boży, a nadzieją Kościoła jest ożywczy wpływ Ducha Świętego. Pan musi tchnąć w suche kości, by mogły ożyć. A więc to się dzieje, drodzy, za sprawą Bożą. Dlatego, drodzy, tak wielką potrzebą dla nas, ludzi żyjących w czasie końca, jest to, żebyśmy mogli wytrwać do końca, żebyśmy mogli być ożywieni przez Jego Słowo i utwierdzeni w tej cudownej prawdzie. Prawda? Żeby nie było powierzchowności, bo powierzchowność, drodzy, formalizm, jest w zasadzie bardzo rujnujący, dlatego że on zawsze przypomina, jedynie daje kształt, prawda? Ale nawet gdy owe kości zostały porośnięte z ciałem, ścięgna się pojawiły, to był potrzebny ten element ożywczego tchnienia, tchnięcia życia, prawda? Gdy jego nie było, nie było działania, prawda? Mógł być pozór pewien zachowany, ale nie było działania takiego, jakie powinno być. Paweł również pisze, prawda, w liście do Tymoteusza o trudnych czasach końca, gdzie wskazuje na to, że ludzie będą przybierali jedynie pozór pobożności, prawda? I on to mówi w kontekście poza tym ludzi w świecie, ale i również nas w zborze, którym czasami może być to nieraz wygodne. Jednak potrzeba nam bardzo tego, żebyśmy mogli być przez Ducha Świętego ożywieni. Duch Boży wraz z ożywczą mocą musi znajdować się w każdym ludzkim narzędziu, by każdy duchowy mięsień, ścięgno mogło zostać wyćwiczone. Bez Ducha Świętego, bez tchnienia Bożego następuje odrętwienie sumienia, utrata duchowego życia. I w książce Działalność Apostołów również o tym pisze Ellen White, że gdzie się pojawia brak działania Ducha Świętego, pojawia się posucha, ciemność i duchowy zgon. Nie ma życia. A więc naszym przywilejem jest prosić o działanie Ducha Świętego. Wielu, którzy są pozbawieni duchowego życia, mają swoje imiona zapisane w księdze zborowej. To jest ciekawe, prawda? Ale nie są zapisani w księdze baranka, w księdze życia. Mogą być przyłączeni do zboru, ale nie są złączeni z Panem. Mogą być pilni w wykonywaniu poszczególnych obowiązków i mogą być uznani jako żywi ludzie, lecz wielu z nich należy do tych, którzy mają imię, że żyją, ale są martwi. Jakaż to jest, drodzy, nadzieja, że możemy być pewni tego, że Bóg będzie działał w tym kierunku, aby nas
prowadzi do tego ożywczego działania, prawda? Do tej wielkiej mocy, w której gdy ona objawi się, to przecież wiemy, że Ewangelia, o czym wspominaliśmy w refleksjach misyjnych, Ewangelia będzie z wielką mocą zwiastowana i wielu tych niezdecydowanych dzisiaj jeszcze opowie się po stronie Bożej, a Bóg ma wiele ludzi właśnie jeszcze w tym Babilonie, którzy mają dzisiaj już może pewną wiedzę. Niektórzy jeszcze nie, a niektórzy już wiedzą. Ale podobnie może jak Nikodem. Odkładają, prawda? Niektórzy mówią, może jeszcze nie teraz. Może to jeszcze nie jest ta chwila. Ale Duch Święty działa i to jest potrzebne dla każdego z nas. Dlatego prośmy naszego Pana, aby Bóg w swojej łaskawości, w swoim wielkim miłosierdziu dał nam to ożywcze tchnienie, bez którego jesteśmy zupełnie, zupełnie pozbawieni życia. Niech łaskawy Bóg błogosławi nas w tym. Niech będzie to przedmiotem naszych rozmyślań, naszych modlitw, aby Jego działanie mogło w naszym życiu być z wielką mocą. O to się módlmy i Pan Bóg niech nas błogosławi. Amen.